często na co dzień nie zdajemy sobie sprawy, jak nasze prawa są łamane, bądź nie zdajemy sobie sprawy, jakie mamy prawa. Panie doktorze, ja ostatnio gorzej się czuję. Przeczytał tą umowę, no i ona tak do końca uczciwa nie była. Na początku widzowie mówili, że także zdarzały im się takie sytuacje. Każdy jest jednocześnie uczestnikiem, widzem i twórcą. Są to spektakle, w których pokazujemy różne momenty łamania praw, czy to konsumenta, czy pacjenta, czy dostępu do informacji publicznej. Tym, że jesteśmy w teatrze, to często... Teatr Forum daje tą możliwość wcielenie się, wejście w rolę głównego bohatera albo bohaterki. Jest dużo momentów, kiedy Krystyna mogła postąpić inaczej. Mamy też możliwość przećwiczenia pewnych zachowań. I zmieniać bieg wydarzeń. Bardzo się podoba. Zresztą tak jak na naszym spotkaniu widać było, że publiczność żywo reagowała. Zapraszamy wszystkich uczestników i uczestniczki do zadawania pytań przedstawicielom rzecznika. Podaję też informacje, gdzie można się zgłosić, podaję numer infolinii. Od strony takiej ludzkiej, jak to w życiu jest. Da nam to odwagę, że w każdej chwili możemy powiedzieć stop, tak jak w tym przedstawieniu, wycofać się. Dzięki tym spektaklom możemy być bardziej świadomi, możemy zareagować wtedy, kiedy rzeczywiście jest taka potrzeba. Jak nie dać się zwyczajnie oszukać. To jest taka ciekawa forma spędzenia czasu, dowiedzenia się czegoś bardzo praktycznego, jak dbać o własne prawa, jak o nie walczyć. Zapraszam wszystkich widzów, bo warto, walczcie o swoje prawa, przyjdźcie na Wieczór z Rzecznikiem.